my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Nazywam się Anita Czarniecka i otwieram zgromadzenie. Cały Plac Solidarności to miejsce naszego zgromadzenia. Chciałabym przeczytać tablicę, która jest u stóp pomnika. Opatrzność Boża nie mogła sprawić nic lepszego, bo w takim miejscu milczenie jest krzykiem. W tym miejscu modlił się Jan Paweł II 12 czerwca 1987 roku. Do Poznania, po Szczecin, Zaborze,
włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jeno pono wasi, biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dzień dobry Państwu. W imieniu wszystkich organizatorów dzisiejszego spotkania witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle, zawsze mówię, witam najbardziej niepokojne, niepokorne, najbardziej piękne, najmądrzejsze miasto w Polsce. Dzień dobry Gdańsk. Drodzy Państwo, dzisiaj wszyscy jesteśmy organizatorami tego spotkania. Są wśród nas politycy, są wśród nas prawnicy, są organizacje obywatelskie, są ruchy młodzieżowe. Wszyscy jesteście Państwo organizatorami, bo wszyscy jesteście obywatelami tego kraju. Wszyscy jesteście obywatelami kraju, w którym 20 lipca o godzinie 15 zaczęła się agonia demokracji. Tak jak wspominałem dwa dni temu, o 15.20 na Kremlu zabrakło szampana. Drodzy Państwo, Putin zamówił kolejne puszki, kolejne skrzynki szampana. Ostatnia nadzieja jest w prezydencie. Tylko on może zatrzymać ten pochód nienawiści, ten pochód destrukcji naszego kraju. Nie pozwólmy na to i głośno wykrzyczmy mu: żądamy weta! 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 Drodzy Państwo, a za mną stoi prezydent Paweł Adamowicz, który jako gospodarz tego miasta otworzy i kilka słów powie nam, dlaczego jesteśmy dzisiaj w Gdańsku. Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie, drodzy pomorzanie, Europejki, Europejczycy. Był taki czas, kiedy w Polsce stacjonowało 80 tysięcy wojsk sowieckich. Był taki czas, kiedy nie mieliśmy w swoim mieszkaniu swojego paszportu. Czekaliśmy w kolejce po paszport nocą. Był taki czas, kiedy represje były na porządku dziennym. Był taki czas, kiedy cenzura szalała. I wtedy było niewielu, którzy chcieli podnieść dumnie flagę wolności. Było wtedy bardzo niewielu tych, którzy odważyli się powiedzieć Imperium Sowieckiemu nie. Był taki czas, kiedy niewielu chciało się skupić wokół wolnych związków zawodowych czy ruchu Młodej Polski. Wtedy, 38 lat temu, tutaj, 38 lat temu, w 9. rocznicę masakry gdańskich stoczniowców w 1970 roku, nikomu nieznany 36-letni mężczyzna średniego wzrostu z wąsem powiedział pamiętne, profetyczne słowa: za rok każda i każdy z was przyniesie jeden kamień. Każda i każdy z was przyniesie jeden kamień. I usypiemy sobie pomnik ku czci poległych stoczniowców. Minął rok. Pomnik stoi. Jest wolność. Tą osobą, 36-letnią, był, jak wiecie, kto? Kto? Lech Wałęsa! Kto nie był? Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech
Dzisiaj jest wśród nas bardzo wielu nastolatek, dwudziestolatków, dwudziestolatków, młodszych, którzy tych czasów nie pamiętają. Dzisiaj też potrzebujemy takich Lechów Wałęsów. Potrzebujemy ich w każdej klasie, w każdej grupie studenckiej, w każdej firmie, instytucji, wspólnocie mieszkaniowej, parafii, dzielnicy, osiedlu. Potrzebujemy przewodników, potrzebujemy ludzi, którzy znowuż zniosą flagę wolności, którzy znowuż zniosą flagę demokracji, demokratycznego państwa prawa. Potrzebujemy tysiące, potrzebujemy dziesiątki tysięcy, setek tysięcy, milionów odważnych Polek i Polaków. Potrzebujemy was! Wolność! Równość! Demokracja! 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 Tak jak 37 lat temu nieliczni rozpoczęli strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Tak jak nieliczni zawsze są na początku każdej drogi ku wolności. To dzisiaj mówimy, każda i każdy z was może przeżyć swój nowy sierpień 1980 roku. My potrzebujemy powtórki sierpnia 1980 roku. Powinniśmy na nowo wrócić do bijącego źródła solidarności. Na nowo przypomnieć sobie tę atmosferę, tę jedność, tę solidarność między podziałami, ponad podziałami, która wtedy tu w Gdańsku, tu przy tej bramie, byliście pod tej bramą, przychodziliście w 1980 roku. Musimy to w sobie na nowo obudzić. Obudźmy się, nie śpijmy. Jak mówił papież Franciszek, weźmy te cztery litery z tapczana i wyjdźmy na place, wyjdźmy na ulice polskich miast, polskich miasteczek. Bądźmy razem. Solidarność! 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 Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się w obronie sądów. Wcześniej spotykaliśmy się w obronie Trybunału Konstytucyjnego, w obronie edukacji. Za chwileczkę będziemy spotykali się w obronie mediów i bądźcie tego pewni, że do was się też za chwileczkę dobiorą. Drodzy Państwo, ja dzisiaj znowu skorzystam ze smartfona i tym razem, jak korzystałem poprzednio, moja córka, którą pozdrawiam, przypomniała mi kilka cytatów. To będą cytaty takiego pana, o którym wzór cnót wszelakich, osoba piękna, mądra, wykształcona, szlachetna, pani poseł Krystyna Pawłowicz mówiła: irlandzki grajek! Drodzy Państwo, ten irlandzki grajek, czyli Paul David Hewson, a bardziej znany jako Bono, napisał: przystoi walczyć w obronie praw, wolności i ojczyzny. To napisał Cyceron, przepraszam. Ale Bono napisał: jeśli chcesz zaczynać rewolucję, to lepiej zacznij ją w swoim własnym domu i sposobie myślenia. Pośle Jarosławie K. Zacznij rewolucję w swojej głowie. Kiedyś powiedziałeś, że chcesz być emerytowanym zbawcą narodu. Śmietniki historii są pełne emerytowanych zbawców narodu, szczególnie tych z połowy XX wieku. Nie idź tą drogą! Nie! Drodzy Państwo, zapraszam prawników, bo o nich dzisiaj walczymy. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym zacytować 3 artykuły pewnej ustawy. Zaraz przeczytam jaka. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997. Kodeks karny. Artykuł 1. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Artykuł 1. Artykuł 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione przez zaniechanie podlega tylko ten, na którym ciążył
obowiązek prawny zapobiegnięcia skutkowi przestępstwa. I najważniejszy artykuł 128 kodeksu karnego. Kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 3. Kodeks karny dzieli przestępstwa na dwie kategorie: występki i zbrodnie. Zbrodnie są to przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3. Jak państwo sądzicie, czy artykuł 128 znajdzie zastosowanie? Jak podpiszesz, będziesz siedział! 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 Dzień dobry Państwu, nazywam się Romana Orlikowska-Wrońska, jestem adwokatem. Broniłam w procesach politycznych stanu wojennego. Brawo! Często wiele osób mnie pyta, czy będą procesy polityczne. One już są i one będą. Tylko będą to procesy polityczne najczęściej pod przykryciem. Użyję takiego terminu służb specjalnych. To będą pod przykryciem procesy polityczne. Na czym to będzie polegało? To będą zarzuty korupcji, złodziejstwa, przekroczenia uprawnień, udział w nielegalnych demonstracjach. To na pozór nie będą procesy polityczne, ale z elementem politycznym w tle i to będzie niesłychanie mylące dla społeczeństwa, nie dajmy się oszukać, to będą procesy polityczne. Musimy patrzeć przede wszystkim kto, a nie co. Jeżeli ten ktoś to będzie opozycja, to trzeba bardzo uważać, czy to nie jest proces polityczny. Pyta mnie wiele osób, czy sędziowie nie ulegną temu systemowi, gdzie łamie się niezawisłość sędziowską. Powiem, nie wszyscy, bo pamiętam, jak było w stanie wojennym. Byli wybrani tylko sędziowie, którzy orzekali w sprawach politycznych. Natomiast byli bohaterscy sędziowie. Wymienię tu jedną postać, która jest już w sądownictwie, powinna być historyczną postacią. To jest pani Anna Kurska, która odmówiła świętej pamięci uczestnictwa w procesach politycznych i została bez prawa wykonywania zawodu usunięta z sądu. To była wielka, wielka, wspaniała postawa. To jest to samo nazwisko, proszę państwa. To jest to samo nazwisko, znacie to nazwisko. I obawiam się, że mnie się zarzuci, że ja opowiadam o rodzinie. Ja myślę, że dobrze to można mówić o każdej rodzinie i nie można się spotkać z jakimś zarzutem. Pytają się mnie też wiele osób pyta, czy adwokaci zachowają się tak, jak to było w stanie wojennym. Z pewnością tak. To są młodzi koledzy. Jestem przekonana, że wezmą udział w procesach politycznych i będą dzielnie bronić, a że konsekwencje mogą być, tak, mogą być konsekwencje, zarówno w stosunku do sędziów, jak i w stosunku do adwokatów, jak też w stosunku do kuratorów, to mogą być pewne konsekwencje, ale tu trzeba pewną stanowczość okazać. Słyszę ciągle narzekania, że tylko młodzi ludzie nie biorą udział w demonstracjach, że my starsi w tym bierzemy udział, ale kochani, myśmy w latach 80. byli bardzo młodzi, to teraz jesteśmy starsi, myśmy walczyli o wolność jako bardzo młodzi ludzie i ja przytoczę kilka nazwisk i to powinno trafić do świadomości młodych ludzi. Kochani, jeden z moich klientów nazywał się Radosław Szmytkowski. Miał 17 lat, jak go aresztowano. Drugi mój klient
to był Zdzisław Irczyc. On miał 19 lat, jak został umieszczony w więzieniu przez prokuratora wojskowego. Bardzo poważna sprawa. Był młody człowiek, Piotr Kopczyński, miał 20 lat. On tutaj gdzieś jest. Pokaż się, Piotrze, gdzie ty jesteś? Jest Piotr. Jest. Ci ludzie obecnie starsi, kochani, to byli bardzo młodzi ludzie. Oni wszystko rozumieli, mieli fantastyczne wsparcie w parafiach, wśród księży. Oni mieli wsparcie swoich organizacji. Myśmy ich wspierali jako adwokaci. Były odwiedziny w zakładach karnych. Były odwiedziny w zakładach psychiatrycznych, gdzie byli umieszczani na obserwacji. To polecam młodym prawnikom. Tak trzeba będzie działać, trzeba będzie tym ludziom pomagać. I taki apel strasznie ważny dla wszystkich. Jeżeli przyjdą te czasy, kiedy będą się mnożyć te procesy, które pozornie nie będą polityczne, pomagajmy. Zróbmy tak, jak to było w czasach komunistycznych, szczególnie w stanie wojennym. Pomagali przede wszystkim księża, pomagały parafie, pomagali prywatni ludzie, pomagali prawnicy. Była cała organizacja pomocy. I o to apeluję do młodych ludzi, do prawników, do wszystkich, którzy będą mieli do czynienia z więźniami politycznymi. Dziękuję. Drodzy Państwo, ale te czasy nie wrócą. Bo większość z nas, którzy tutaj jesteśmy na scenie, mówi, że urodziliśmy się w PRL-u, ale w nim nie umrzemy. Ten naród nie pozwoli posłom Prawa i Sprawiedliwości i ich przystawkom na zmianę tego państwa. Urodziliśmy się w wolnym kraju, taki kraj stworzyliśmy, w takim kraju żyjemy i w takim kraju umrzemy. Od Bałtyku, który zaczyna się tutaj, a kończy na w kraj kończący się na Tatrach i między Odrą a Bugiem, to jest Polska, to jest państwo prawa, a nie Jarosława! Nie Jarosława! Państwo prawa! 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 Dzień dobry Państwu! Udało im się. Nazywam się Julia Kuciel, jestem sędzią Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku. Powiedziano mi, że muszę mówić krótko i do rzeczy, więc będę się starać. Ja nie jestem, proszę Państwa, politykiem. Nie należę do partii politycznej, ani do żadnej innej organizacji o charakterze politycznym. Nie będę zatem mówić do Państwa o polityce. Będę mówić do Państwa o prawie. Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj, bo w ostatnich dniach i tygodniach uchwalone zostały ustawy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. To są ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych. Proszę bliżej. Podeszłam bliżej. Proszę Państwa, nie tylko treść tych ustaw budzi zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej. Nie będę mówić, jakie to są wątpliwości, bo wydaje mi się, że ta kwestia jest omawiana we wszystkich mediach w tej chwili. Ale zastrzeżenia nasze, prawników, budzi nie tylko treść tych ustaw, ale również sposób, w jaki te ustawy są uchwalane. Sposób, który no, w naszej ocenie, mówię za siebie i swoich koleżanek i kolegów, jest sprzeczny z zasadami dobrej legislacji. Te zmiany wprowadzane są bez jakichkolwiek konsultacji, tak społecznych, jak i konsultacji pomiędzy grupami zawodowymi, w tym między innymi pomiędzy sędziami. Kończąc, bo już czuję oddech na plecach, chciałabym Państwu powiedzieć jeszcze tylko tyle, że my jako sędziowie ślubowaliśmy wierność Konstytucji i wynikającym z niej zasadom. I jestem przekonana, że zarówno ja, jak i moi koleżanki oraz koledzy będziemy o tej przysiędze pamiętać i będziemy tych zasad się trzymać bez względu na sytuację, która w tym kraju będzie miała miejsce.
chciałam powiedzieć na koniec jedno zdanie, więc jeżeli Państwo mi umożliwicie, to będę bardzo zobowiązana. Chciałam powiedzieć na koniec, że zawód sędziego jest służbą. To jest służba społeczeństwu i obywatelom. I ja służę Państwu bez względu na to, jakie są Państwa zapatrywania polityczne, płeć, wiek, orientacja i czy Państwu naprawdę podoba się ten ustrój, czy się Państwu naprawdę nie podoba. I zawsze tą służbę właśnie dla Państwa będę, tak ja, jak i moi koledzy, wykonywać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy! Brawo, brawo, dziękujemy! Dziękujemy! Dzień dobry. Magdalena Trzewicka, jestem adwokatem, członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej. Proszę Państwa, dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy dlatego, że 235 posłów postanowiło, zagłosowało i w ten sposób złamało konstytucję. Zgodziło się na złamanie konstytucji, zgodziło się na złamanie regulaminu i w związku z tym zostały uchwalone ustawy, które tak naprawdę naruszają podstawowe zasady konstytucyjne, trójpodział władzy. Od dzisiaj, od tego, jeżeli oczywiście pan prezydent podpisze te ustawy i staną się one częścią porządku prawnego, nie będziemy mogli mówić o prawdziwym trójpodziale władzy. Będzie ogromny wpływ władzy ustawodawczej, a przede wszystkim wykonawczej w postaci ministra sprawiedliwości, a także prokuratora generalnego na sądownictwo. Sądy nie będą niezależne, sędziowie nie będą niezawiśli. To jest ogromny problem dla obywatela, tego obywatela, który idzie do sądu po sprawiedliwość, który chce, by jego sprawa została rozstrzygnięta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i żeby sędzia kierował się tylko i wyłącznie prawem, swoim doświadczeniem, logiką. Ja, nawiązując do tego, co mówiła pani mecenas i patrząc na to, że to co uznaliśmy z przeszłości, bo oczywiście wiedzieliśmy o tym, że adwokaci w czasach słusznie minionych występowali w procesach politycznych. Mieliśmy nadzieję, że my nie będziemy częścią takich procesów, ale oczywiście deklarujemy jak najbardziej przyzwoitość i to, że zawsze możecie Państwo na nas w takich procesach liczyć. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Filip Przybylski-Lewandowski, jestem adwokatem. Wiele lat pracowałem na Uniwersytecie Gdańskim. I przyszedłem Państwa przeprosić. Przeprosić za naiwność mojego środowiska. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, bo nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie przystał. Nikt nie protestował. Nikogo już nie było. To jest wiersz napisany przez Martina Niemöllera na temat wydarzeń w Republice Weimarskiej. Proszę Państwa, naiwność mojego środowiska, sędziów, radców, prokuratorów, nauczycieli akademickich polegała na tym, że wierzyliśmy, że zbudowano ogród prawa, że nasze państwo jest ogrodem prawa, ale przyszli barbarzyńcy, którzy uznali, że ten ogród jest ich własnością. Otóż, proszę Państwa, to myśmy popełnili błędy, nie protestując, nie walcząc. Ogród trzeba pielęgnować, trzeba wyrywać chwasty. Proszę Państwa, odbudujemy ogród, on będzie zniszczony, jak to miasto w 45, jak Warszawa. Nasza Polska będzie zdewastowana przez barbarzyńców, ale odbudujemy, proszę Państwa. Na końcu tylko powiem to, co powiedział Cyprian Kamil Norwid. Wstyd mi za tych, co nie znając wstydu, nie rozumieją, że u kresu groby nas zrównają. Dziękuję Państwu.
Jacek Taylor, robiłem to samo co Romana Orlikowska i w znacznej mierze pod jej wpływem, myślę, i kierownictwem. Proszę Państwa, mówi się, że te zmiany w sądownictwie i w ogóle w prawie wprowadzane ostatnio, zwłaszcza przez te trzy ustawy, które czekają na podpis prezydenta, nie będą nas wszystkich dotyczyć. To nieprawda. Wszystkich. Dlatego, że one umożliwiają wydawanie wyroków, zmierzają do tego, by można było w sądzie wydawać wyroki w konkretnych sprawach na życzenie aktualnej władzy politycznej. W tym sensie, w każdej sprawie, to dotyczy nas wszystkich, bo tych spraw może być bardzo wiele, niekoniecznie tylko karnych, i te zmiany odbiją się na przeciętnym Kowalskim z całą pewnością. Zmiany wprowadzone dzisiejszej nocy, bo mam na myśli działalność Senatu, który zatwierdził nową ustawę o Sądzie Najwyższym, zmiany wprowadzone dzisiejszej nocy sprzeczne są z fundamentalnymi przepisami konstytucyjnymi. Konstytucja mówi, że sądy są niezależne od innych władz i że sędziowie są nieusuwalni. Dzisiejszej nocy Senat zgodził się wyrzucić wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Jest ich około 100. Nie tak dawno temu, bo 13 grudnia 81 roku, również nocą, Rada Państwa, czyli ówczesny prezydent naszego kraju, wyrzuciła jednocześnie tej nocy kilkudziesięciu sędziów uznanych za ludzi, na których nie można polegać. Władze nazywały to wówczas rękojmią należytego wykonywania zawodu sędziego i ci, którzy pachnieli brakiem tej rękojmi, czyli brakiem posłuszeństwa władzy komunistycznej, zostali tej nocy zbiorowo usunięci. To, co się ma stać teraz, bardzo mi przypomina tamto wydarzenie. Jest tylko nadzieja, że tak jak słyszeliśmy przez chwilę z ust pani sędzi, która dopiero zaczyna pracę, że takich ludzi będzie przewaga, że nie poddadzą się presji, nie dadzą się wyrzucić i nie poddadzą się codziennej presji. Każdy ma rodzinę, w stanie wojennym nie wszyscy się sprawdzili, bo przecież trzeba żyć i zarabiać. Ale powtarzajmy wszystkim naszym znajomym sędziom, że w przyszłości rodziny, dzieci będą im wdzięczne za zajęcie twardej i nieustępliwej postawy jutro i pojutrze. Że to się opłaci, że warto. Warto, jak profesor Bartoszewski pisał, być przyzwoitym, choć nieraz jest z tym związana przez czas jakiś pewna niewygoda. Także pamiętajmy o sędziach i wspierajmy ich ile tylko można. Szanowni Państwo, proszę Państwa, ja powołałam tutaj dwa nazwiska, między innymi najmłodszego więźnia politycznego z tamtych czasów. Miał skończone, okazuje się, 16 lat, a nie 17, Radosława Szmytkowskiego. On tu jest, proszę Państwa, ja go nie widziałam od 83 roku, on tu jest. Pokaż się, Radku.
Panie Radku, jest pan tam? Szanowni państwo, sądy są ważne, ale sądy to są ostatnim bastionem naszej wolności, demokracji, a wszystko zaczyna się od edukacji. Drodzy państwo, to edukacja uświadamia nas, jakie są nasze prawa, jakie są nasze obowiązki. PiS też o tym wie i też ten zamach zaczął. Zaczął zamach na edukację, który im się nie udaje do końca, natomiast ten walec jedzie. Drodzy państwo, ja znowu sięgnę do swojego smartfona, bo ten smartfon jest dowodem na to, że edukacja działa. Ja od dłuższego czasu edukuję swoją rodzinę i proszę, bądźcie aktywni. Moja córka jest aktywna i ona tutaj cały czas mi SMS-y śle. Drodzy państwo, napisała mi tak. Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni. Brawo! Drodzy państwo, ale najciekawszą rzeczą jest to, co powiedział Napoleon Bonaparte. Otóż Napoleon Bonaparte powiedział, że wolność obywatelska istnieje tylko tam, gdzie sądy są silne. Ten sam Napoleon Bonaparte powiedział, że tam, gdzie nie ma wolności, nie ma ani praw, ani obowiązków. Drodzy państwo, Anita reprezentuje środowiska, które walczą o naszą edukację, a tak naprawdę walczą o nasze dzieci. Brawo dla nich! Nas jest więcej, ze mną jest Ania i Ilona gdzieś w tłumie, dziewczyny, druga Anita i Aśka są pod Sejmem w Warszawie i tam też cały czas mówimy o edukacji. Ja się nazywam Anna Kacmajor, jestem obywatelką i jestem matką. Od września wraz z innymi rodzicami próbowaliśmy zatrzymać pisowski walec rozjeżdżający polską oświatę. Informowaliśmy, tłumaczyliśmy, organizowaliśmy co miesiąc demonstracje i strajki w szkołach. Nie broniliśmy gimnazjów, broniliśmy zdrowego rozsądku, prawa naszych dzieci do przyzwoitej edukacji i przyszłości nas wszystkich. Nie chcemy, żeby sądzili nas upartyjnieni sędziowie, prawda? Ale czy chcemy, żeby młode pokolenie było wychowywane pod dyktando ideologów partyjnych? Nie! I teraz czuję może pewne rozgoryczenie, że dotychczas w naszej walce byliśmy dosyć osamotnieni. Ale czuję też nadzieję, bo widzę obywateli, którym zależy, którzy biorą sprawy w swoje ręce. I którzy nie odpuszczą. Wolność, równość, edukacja! 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 Widzę też rodziców, którzy będą czuwać nad tym, żeby szkoła była świecka, wolna od ideologii, uczyła tolerancji. Wychowywała obywateli, takich jak stoją tutaj teraz. I to będzie długi marsz, ale mamy wszystko do wygrania. Dziękuję. Szanowni państwo, zbliża się do nas pan Lech Wałęsa, prezydent. Lech Wałęsa, Lech Wałęsa, Lech Wałęsa, Lech Wałęsa. Panie prezydencie, gdańszczanie proszą, żeby pan wreszcie był z nami. Pięć zostało. Tak już było w 1980 roku. Cieszę się, że powtarzamy te dobre spotkania i numery. Ale nie o tym chciałem mówić. Szanowni państwo, naszemu pokoleniu
udało się. W sytuacji nieprawdopodobnej wyprowadzić Polskę na wolność i osadzić ją na trójpodziale władzy. To jest najważniejsza rzecz, jaka nam się udało. Ktokolwiek chce zakłócić najważniejsze zwycięstwo, wy przede wszystkim młodzi, nie możecie mu na to pozwolić. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że ja mimo swojego stanu zawsze będę z wami. Nawet jeśli was mi wyaresztują. Ktokolwiek zacznie prowadzić tego typu spotkania, proszę was, by zawsze mógł powiedzieć: kłania się wam Lech Wałęsa i jest z wami. I zaraz dotrze, jeśli tylko mu warunki pozwolą. Więc moje pokolenie przekazało w 1980 roku przekazało wam demokratyczną, wolną Polskę opartą na trzech filarach. I nie wolno wam pozwolić, aby ktokolwiek ważył się na zmianę tego układu. Wszystkie siły i środki macie poświęcić temu, by odzyskać to, cośmy wywalczyli w roku 1980. I ktokolwiek będzie chciał walczyć, może zawsze spojrzeć w lewo, w prawo, ja z nim będę. Samo. Szanowni Państwo, też chcę powiedzieć o prywatnej mojej sprawie. Teraz zauważacie, dlaczego mnie jako pierwszego chciano zniszczyć. Dlatego, że zamach już planowano za rządów Jana Olszewskiego. Kto nie wierzy, niech przeczyta książkę generała Weinera. On opisał wszystko, jak to było przygotowane. Tylko, że ja, czując wasze poparcie, byłem tak mocny, że rozwaliłem ten cały układ. I dlatego oni mi z zawiści, zazdrości i za to, że ich pogoniłem, za to na papierach ubeckich próbowano mnie zrobić, dokładając agentów stoczniowych do mojej teczki, próbowano mnie w taki sposób bezczelnie załatwić. Dlatego teraz nie chodzi o mnie. Tą sprawę zostawiam wam, kiedy odzyskacie wolność, szczególnie sądownictwa. Wtedy spokojnie zajmijcie się dokładnym wyjaśnieniem tych spraw, bo tego nie wolno zostawić. Bo każdego z was, jeśli będziecie mocni, jeśli będziecie zdecydowani, każdego z was w podobny sposób ci ludzie będą załatwiać. A teraz będą mieli naprawdę większe możliwości. Więc szanowni młodzi ludzie, musicie odzyskać, tak jak moje pokolenie odzyskało straty naszych rodziców, straty po wojnie. Udało nam się odzyskać, to wy teraz w tym układzie, jaki powstał, musicie odzyskać trójpodział władzy. To jest najważniejsze. Nie ma tłumaczenia. Nie ma. To musi być jako podstawa. Oczywiście, poprawiać należy te elementy, bo one nie do końca dobrze funkcjonują. Ale nie można, by jedna noga wycinała drugą nogę, a oni to robią. Ja też proponowałem, jak pamiętacie,
dekrety, system prezydencki. Też mi się nie podobało wiele tych ustawień naszych. Ale ja nie umijałem demokracji. Ja mówiłem, że ja wam daję 10 dni, kiedy ja wprowadzę dekret, to wy macie 10 dni albo poprawić go, albo puścić mój. A więc goniłem do roboty. Chciałem zdążyć za problemami. Chciałem zdążyć za złodziejami. A oni zrobili inny układ. Wycinają wszystko to, co przeszkadza. No tak nie można. Tego nie wolno robić. I dlatego ja głęboko wierzę, że wy, młodzi ludzie szczególnie, w krótkim czasie odzyskacie. Są właściwie dwie drogi odzyskania. Jedna oparta na kryterium uliczne, czego nie proponuję, i druga na tego typu spotkania, ale wszędzie, w każdej wiosce. I pokazywania ludziom, do czego to prowadzi i że to wszystkich nas musi i obowiązywać, i każdy z nas, niezależnie od pozycji, musi to obronić. Na tej drodze, jak powiedziałem, macie na każdym spotkaniu mówić: Lech Wałęsa jest z nami i będzie nas zawsze popierał, bo to były fundamenty naszego wtedy zwycięstwa i fundamenty, na których musimy budować naszą kochaną ojczyznę. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, dziękujemy. Prezydencie, dziękujemy i obiecuję panu w imieniu swoim i w imieniu wszystkich tych ludzi, że demokrację, którą dzięki panu i dzięki pana zespołowi odzyskaliśmy w 89 roku, obronimy. Obronimy konstytucję i obronimy demokrację. Dziękujemy, panie prezydencie. Demokrację obronimy! Demokrację obronimy! Demokrację obronimy! Demokrację! Obronimy! Demokrację! Obronimy! Demokrację! Tutaj powstało 21 postulatów. My stworzyliśmy jako rodzice 4 postulaty, ale chcemy, żeby dopisali inni. Postulaty dla edukacji. To jest to, o czym mówił pan prezydent. Kolejne pokolenie Polaków musi być wykształcone. Musi wiedzieć, jaka jest prawdziwa historia. Żądamy wycofania opartej na fałszywych założeniach, nieprzygotowanej i szkodliwej reformy systemu oświaty, która dewastuje system edukacji. Żądamy, aby zmiany opracowali eksperci, uwzględniając czytelnie sformułowane cele oraz rzeczywiste, pozytywne, jak i negatywne aspekty obecnie funkcjonującego systemu oświaty. Żądamy prawdziwych konsultacji ze stroną społeczną oraz uwzględnienia jej uargumentowanych zastrzeżeń i postulatów. Żądamy, aby zmiany były ograniczone do niezbędnych dotyczących systemu oświaty, uwzględniały postulaty uczelni wyższych, wpisywały się w światowe trendy. To są 4 postulaty. Dopiszmy resztę. Wolność, równość, edukacja! Wolność, równość, edukacja! Wolność, równość, edukacja! Wolność, jest, równość, jest z nami edukacja. Również. Jest z nami również pani senator Olga Krzyżanowska. Informacja dla prasy, briefing dla mediów jest za sceną na przygotowanym miejscu. Dobrze? Proszę ewentualnie się przesunąć. Ja postaram się krótko. Dwie rzeczy powiedzieć. Jedno, postaram się krótko powiedzieć dwie rzeczy. To, do czego nas dzisiaj prowadzą, to jest to, co było w latach 60., bo była matka partia, która mówiła i sędziemu, i wszystkim, co ma robić, i wszyscy się bali. Tak wtedy było. I myślę, że musimy to pamiętać. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. Proszę państwa, myśmy przegrali ostatnie wybory. Taka jest prawda. Dlaczego? Bo zostaliśmy w domu. Bo mówiliśmy, nie potrafimy, a ci, którzy dzisiaj rządzą, ich
ludzie poszli do wyborów. Jeżeli będą przed nami teraz wybory, takie czy inne, i zostaniemy w domu, to drugi raz przegramy. Na litość boską weźmy się do roboty. Dziękuję bardzo. To mówiła córka legendarnego dowódcy Wileńskiej Armii Krajowej, pani senator Olga Krzyżanowska. Czas teraz na kilka słów ludzi młodych. Szymon. Dziękuję za głos, za możliwość stanięcia tutaj przed Państwem. Bardzo się cieszę, że widzę tyle osób, bo jest tutaj naprawdę wielu ludzi, ludzi młodych, ludzi starszych i dobrze, niech nas będzie jak najwięcej. Chciałem też podziękować panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Nie wiem, czy mnie tutaj teraz słyszy, natomiast chciałem podziękować za te wyrazy wiary w młodych ludzi i wiarę w nasze pokolenie. Mam tutaj dzisiaj możliwość reprezentowania nie tylko siebie, ale 20 osób, dlatego że posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży, nie wiem, czy wszyscy z Państwa kojarzą takie, nazwijmy to, instytucje. Wbrew temu, co wiele osób myśli, tak naprawdę młodzież nie jest całkowicie nastawiona skrajnie, tak jak mógł taki sygnał pójść po ostatnich obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Natomiast my, jako posłowie, dogadaliśmy się. Ludzie z różnych roczników i napisaliśmy swoisty list do parlamentarzystów oraz do pana prezydenta i chciałbym móc go tutaj przeczytać. Podpisało go 20 młodych osób z różnych części Polski i ja dzisiaj nie chcę mówić o sobie jako tutaj ktoś mógłby powiedzieć, o lider. Nie, ja jestem tylko jednym z tych 20 osób, jestem jedną z sygnatariuszy i jestem szczęśliwy, że mogę reprezentować siebie i te pozostałe 19 osób, które miały odwagę się podpisać i mają tą świadomość społeczną, żeby się wyrazić. Więc tekst jest krótki i pozwolę go sobie tutaj odczytać, tak żeby Państwo także usłyszeli i mogli poznać głos ludzi młodych. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, my, młodzi, zaniepokojeni wydarzeniami ostatnich tygodni, kierujemy do Państwa ten list. Mimo dzielących nas różnic w poglądach i sympatiach politycznych, wszystkich nas łączy przekonanie, że zarówno wcześniejsze działania wokół Trybunału Konstytucyjnego, jak i, a może przede wszystkim, ruchy związane z reformą sądownictwa stwarzają zagrożenie dla naszego państwa, które jest dobrem wspólnym nas wszystkich, niezależnie od tego, z jaką opcją się identyfikujemy i ile mamy lat. Zasada trójpodziału władzy została stworzona przez Monteskiusza, leży u podstaw nowoczesnej demokracji. Niestety, z przykrością obserwujemy, jak obecna większość bezceremonialnie swoimi projektami nie tyle łamie, co wręcz stara się znieść tę zasadę na rzecz całkowitej kontroli władzy sądowniczej przez władzę wykonawczą i ustawodawczą. Jest to wbrew regułom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która mimo ostatnio otrzymywanych wielu wyrazów braku szacunku nadal obowiązuje, jak i wbrew regułom demokratycznego państwa prawa. Nie możemy się zgodzić na takie działania. Konstytucja! Zaburzenie równowagi władz, zwłaszcza w sytuacji, kiedy egzekutywa, jak i legislatywa są w rękach jednej opcji, jest bardzo niebezpieczna, gdyż oznacza brak realnej kontroli. Starsze pokolenia walczyły o to, byśmy mogli urodzić się i żyć w wolnej, demokratycznej Polsce. I zależy nam, by nasze państwo takie pozostało. Wolne i demokratyczne. Polskie sądownictwo ma swoje wady i nie da się tego ukryć. Jednak reforma, która została dzisiaj uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej, nie jest żadną alternatywną. Jedyne, co dostaliśmy w zamian, to propozycja czystki kadrowej i możliwość wywierania wpływu przez polityków. Jest to wbrew wszystkim wartościom demokratycznym. Tym bardziej niepokojące jest to, że twarzą zmian w sądownictwie został Stanisław Piotrowicz, były prokurator stanu wojennego, oznaczany przez władze Polskiej Republiki Ludowej.
podobne powiązania budzą Wolne sądownictwo jest sprawą nas wszystkich, młodych i starych. Sądy z wpływami politycznymi nie będą spełniać swojej roli równoważącej pozostałe dwie władze, wykonawczą i ustawodawczą oraz kontrolnej wobec nich. Ciężko też będzie zaufać wymiarowi sprawiedliwości, kiedy oskarżenie reprezentowane przez prokuraturę, jak i sędziowie, czyli decydujący w sprawie, będą pod wpływami tej samej opcji politycznej. Patrząc na to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, gdzie mamy obecnie ponad 1000 osób powiązanych z partią rządzącą, rodzinnie, towarzysko, czy będących po prostu jej działaczami, zatrudniających i czerpiących pieniądze z naszych podatków, obawiamy się, że rozstrzyganie wyroków odbywać się będzie po znajomości lub zależnie od ideologii rozstrzygających. Ustawy o KRS i o ustroju sądów powszechnych nie uwzględniają zasady niezawisłości sądów wynikających wprost z konstytucji oraz oddają władzę nad sądami powszechnymi oraz nad Sądem Najwyższym, co oznacza, że nie będzie dokąd się zwrócić. Nie będzie instytucji, do której można by się uciec, aby nas obroniła. Nas, obywateli, przed bezprawiem. Zamiast tego powstaną kolejne fasady, atrapy, takie jak Trybunał Konstytucyjny. A warto pamiętać, że Sąd Najwyższy to nie tylko sprawy takie jak ułaskawienie Mariusza Kamińskiego. To również kwestie związane z wyrzuceniem z pracy czy niesłusznie nałożonymi opłatami administracyjnymi. Przykładem może być na przykład uznanie za niezgodne z przepisami nakładanie opłat klimatycznych Zakopanem czy przywrócenie do służby policjanta, który został z niej usunięty za publiczne wypowiedzenie się na temat patologii w jego jednostce. Każdy z nas może zostać bezprawnie usunięty z pracy lub paść ofiarą błędu służb podatkowych, dlatego niezależność sądownictwa jest taka ważna. Nie zgadzamy się również z językiem wykorzystywanym przy okazji debaty nad projektem ustawy. Inwektywy takie jak mordy zdradzieckie czy kanalie padające z mównicy, niesłuszne oskarżenia i to bardzo ciężkiego kalibru, insynuacje takie jak pana posła Piotrowicza, że część protestujących posiada nieczystą kartę w historii, co z kolei rzuca cień na wszystkich, a który jednak nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie ma na myśli. Przepraszam? Takie zachowania traktujemy jako niszczenie języka polskiej debaty publicznej oraz, co równie ważne, narażanie Polski na osłabnięcie jej pozycji na arenie międzynarodowej. Tryb procedowania również wymaga poświęcenia mu kilku słów. Ustawy o sądach są ustawami ustrojowymi. Dotyczą jednej z trzech władz, instytucji kluczowych dla bezpieczeństwa obywateli oraz dla praworządności. Mimo tego ustawa została zgłoszona jako projekt poselski, co oznacza pominięcie konsultacji społecznych. Marszałek ogranicza dostęp do Sejmu reprezentantom strony społecznej, którzy mogliby się wypowiedzieć na ten temat podczas posiedzenia komisji. Całość prac sejmowych odbywa się w trakcie jednego posiedzenia. Komisje toczą się i z posiedzenia Sejmu i Senatu odbywają się w późnych godzinach nocnych, co utrudnia nam, obywatelom, kontrolę i obserwowanie tego, co się dzieje w świątyni demokracji, a w zasadzie w miejscu, w którym powinno nią być. Apelujemy, abyście wszyscy, parlamentarzyści i panie prezydencie, przemyśleli jeszcze raz kwestię niezależnego sądownictwa oraz kolejnego skoku politycznego na instytucje państwa. Dużo trudniej jest odbudować to, co zostało zrównane ziemią, a to właśnie wyzwanie, które przepuszczając ustawę o Sądzie Najwyższym, zrzucacie na nasze pokolenie. Jak podpiszesz, dziękuję. Będziesz siedział. Jak podpiszesz, będziesz siedział. Jak podpiszesz, będziesz siedział. Jak podpiszesz, drodzy państwo, od kilku dni spotykamy się pod sądem. Tak, spotykamy się pod sądem i tam narodził się, mam nadzieję, coś w rodzaju hymnu naszych spotkań. Te panie, które tutaj są, oprócz tego, że obalą ten rząd, o czym pani premier już z pewnością wie, bo wykrzyczeliśmy to jej kilkakrotnie, będą teraz dla państwa śpiewać. Brawo! Dzień dobry, brawo! Chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej zaprasza państwa do wspólnego śpiewania. Jak to zrobimy? Rozdawaliśmy dzisiaj karteczki z tekstem utworu Murem za sądem. Kto ma, proszę w górę! Brawo! I druga możliwość, proszę otworzyć swoje smartfony, Facebook, tam jest profil Hurtak. Pierwszy post to jest ten tekst utworu. A ja teraz powiem dwa zdania o chórze i państwo macie czas, żeby otworzyć i pogrzebać w swoich smartfonach. Hurtak, reprezentujemy tu
dzisiaj jako chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej głos kobiet, głos Polek, które dzisiaj, tu i teraz stoją na Placu Solidarności, stoją dzisiaj pod Sejmem, wczoraj były pod Senatem, od tygodnia protestują i domagają się niezawisłości sądów. Ta rewolucja, ta solidarność jest zrobiona rękami kobiet. Brawo! I chciałybyśmy bardzo podziękować. Widzicie Państwo nasz chór, tak, chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Jesteśmy różnego wieku, z różnych środowisk, ale łączy nas jedno przekonanie. Nasze prawa kobiet są fundamentalne i nie wolno ich łamać, a jak ktoś się poważy, to znowu wyjdziemy z czarnym protestem na ulicach. I dzisiaj... I dziękujemy za ten czarny protest. Zawsze będziemy dziękować, bo jednak rząd się wycofał. I teraz przychodzimy tutaj i śpiewamy do Państwa z nadzieją i z przyszłością. Bo tak jak się już nam raz udało, tak i znowu nam się uda. Żądamy weta i to weto będzie. My w to wierzymy. I raz jeszcze chciałybyśmy bardzo gorąco podziękować tym wszystkim kobietom, nam Polkom, które tutaj jesteśmy, które są w Warszawie i w naszym imieniu demonstrują. Dziękujemy! 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 Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Muzyka, proszę bardzo. A i jeszcze rzecz najważniejsza. W naszym szeregu honorowo jest z nami pani Henryka Krzywalostrowa. Pani Henryka obiecała przyjść na próbę chóru. Tak, a próby chóru są otwarte i zapraszamy. Śledźcie Państwo nasz Facebook Chór Tak. Brawo autorki! Autorki tekstu dzisiaj z nami nie ma. Spontanicznie napisany tekst, myślę, że w połowie. Adriana Halman. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. To daje moc. My żądamy wolnych sądów. I... My żądamy wolnych sądów. My nie chcemy słuchać kłamstw. 2, 3, 4. My nie chcemy słuchać kłamstw! Niezawisłość, niezależność! 2, 3, 4! Niezawisłość, niezależność! Sprawiedliwość to nie żart! 2, 3, 4! Sprawiedliwość to nie żart! Czekamy. Hej, władzą, koniec bliski już! Hej, władzą! Zostaw demokrację, bo poczujesz nasz gniew i... Zostaw demokrację, bo poczujesz nasz gniew. Nie pójdziemy w ciemno jak barany na rzeź i... Nie pójdziemy w ciemno jak barany na rzeź. My te miny, jeśli waga, tam nie wasze miejsce jest. 4. Tam nie wasze miejsce jest. Sądownictwo, trzecia władza. 3, 4. Sądownictwo, trzecia władza. I tak macie pierwsze dwie. 2, 3, 4. I tak macie pierwsze dwie. I refren. Hej, władzo, z sądu wynoś się. Przestań łamać prawo, bo poczujesz nasz gniew! Przestań łamać prawo, bo poczujesz nasz gniew! Nie pójdziemy w ciemno jak barany na rzeź i... Nie pójdziemy w ciemno jak barany na rzeź! Brawo, chór! Brawo wy! Brawo Polski! Śpiewajcie! Nie damy się! Anna Ekielska-Skóra,
Drodzy Państwo, to nie byli politycy. A teraz jest ktoś, kogo już Państwo znacie. On zawsze pięknie przemawia, pięknie występuje. Obiecał mi, że nie będzie mówił długo i nie będzie tańczył. Krótko, krótko. I że nie będzie wzmocnień semantycznych tym razem. Nie będzie tak, to nieładnie. No to też bym chętnie zapytał, gdzie jest Kościół. Ale podobno nie powinniśmy specjalnie Kościoła atakować. Ale rzeczywiście chętnie bym zobaczył, gdzie jest Kościół. Nie powinien udawać i nie widzieć tego, że społeczeństwo zostało podzielone i tych inwektyw, które na nas lecą, nie powinien nie słyszeć. Więc nie będę się za bardzo czepiał Kościoła i biskupa i naszego prymasa Polaka, który nie wiem właściwie, jakie ma zdanie, bo go przecież nie wyraził. Ale chciałem dzisiaj głównie przemówić w dwóch kwestiach. Krótko. Nazywam go Adrianem Klęczonym. Ale dzisiaj, silencjum, silencjum, dzisiaj, choć nie jestem człowiekiem dużej wiary, dam mu te kilka godzin carte blanche i być może zobaczymy coś niesamowitego. Może zobaczymy, jak Adrian Klęczon przekształca się w Andrzeja Dudę. Pamiętacie ze szkoły metamorfozę bohatera romantycznego, zagubionego, nie potrafiącego znaleźć swojego miejsca i nie rozumiejącego tego, co się wokół niego dzieje. I nagle pod wpływem ogromnej, patriotycznej emocji przekształca się on w Konrada. I nagle widzimy osobę, która jest z nami, która rozumie, co się dzieje i która staje we właściwym kierunku. Więc Andrzeju Klęczonie, mam nadzieję, że zobaczę, kiedy zmieniasz się w Konrada, kiedy zmieniasz się w Andrzeja Dudę i będę mógł powiedzieć, że znowu mamy prezydenta, a nie osobę, która pobiera pensję prezydencką. Natomiast jeżeli nie staniesz, jak pisze profesor Gelsdorf, na wysokości zadania, to niestety będę cię widział tak, jak twoich niechlubnych poprzedników. Będę cię widział tak, jak podczas insurekcji kościuszkowskiej widziano zdrajców ojczyzny, bo dla mnie to będzie zdrada. I twoje śmierdzące truchło będzie wisiało tak, jak biskupów Mosalskiego czy Kosakowskiego, którzy zdradzili Konstytucję 3 maja. Twoje, to jest oczywiście metafora, śmierdzące truchło będzie do końca kadencji wisiało dla mnie jako przykład zdrady. Zdrady narodu, zdrady konstytucji, na której straży powinieneś stać. Bardzo mnie wczoraj ujęło i chciałbym podziękować, jeżeli są tu te osoby, które wczoraj w pielgrzymce niebożego ciała udały się do jeszcze Adriana, póki co dzisiaj na Hel, przypomnieć mu o jego obowiązkach. Podziękujmy im. Brawo. Bardzo długa procesja całą szerokością ulicy. A teraz apel. Droga opozycjo, na spotkaniu i z Petru, i z Siemoniakiem, panem ministrem, usłyszałem, że jesteśmy za bardzo w gorącej wodzie kompanii, że chcielibyśmy za szybko już, że w polityce ważny jest timing. Więc panowie politycy, którzy zawodowo mówicie nam za diety o walce, chciałbym was zobaczyć w walce rzeczywistej. Którzy mówicie nam, że czekamy na odpowiedni moment. Czy to jest ten moment? Zobaczcie. Zagospodarujcie tych ludzi. To nie jest dzisiaj tak, jak śmieje się z nas Płaszczak. Dygresja. Wiecie, kto to jest Płaszczak? To jest ten, którego kuzyn ma pod Warszawą fabrykę ogrodzeń i dlatego szóstym kółkiem już opasują całe miasto. To ten sam. Nie będzie się nas Płaszczak śmiał, że mamy tu spotkanie kółka geriatrycznego. Tu jest dzisiaj mnóstwo młodych ludzi, którzy oczekują konkretów. Ludzi, którzy przedwczoraj usiedli przed Sejmem i nie dali się ruszyć. Ludzie młodzi nie chcą od nas słyszeć tych wspaniałych i jakże istotnych słów wolność, równość, demokracja, ale niewypełnionych czynem. Więc droga opozycjo, do dzieła. A co rozumiem przez to konkretnie? Proszę kupić namioty, proszę kupić kuchnie polowe i proszę pod Sejmem stworzyć miasteczko, sfinansować scenę, zaprosić artystów. Niech tam buzuje!
Niech tam rewolucja trwa! Był tu przed chwilą Lech Wałęsa, mój prezydent. Powiedział 2 tygodnie temu w wywiadzie w ECS-ie. Wszyscy umieli porachować do 460. Nie macie szans na sali sejmowej. Znajdźcie inne pola. Pokażcie ludziom, że potraficie zwyciężać. Zagospodarujcie ten protest. A teraz przepraszam, że z kartki, bo nie chcę się pomylić. Piąta część. Adam Asnyk. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężem przystało w milczeniu się zbroić. Amen. A... Szanowni politycy, jesteście tutaj. Słyszeliście, co mówiliśmy. Za chwileczkę was poprosimy, żebyście mogli odnieść się do żądań narodu. Drodzy państwo, a to jest Alina. Alina jest najdzielniejszą kobietą, jaką znam. To ona sama jedna jedyna zmierzyła się z 45 tonami Harvestera w Puszczy Białowieskiej. Zapraszamy tych, którzy byli pod Sejmem i którzy byli w Sejmie. Wszystkich, którzy byli pod Sejmem, zapraszamy na scenę. Chodźcie do nas. Chodźcie do nas. Ci, którzy Alina byli z Białowieży, pojechała do Warszawy. Chodźcie. Chciałam powiedzieć, że Adam przesadził, że sama jedna, ponieważ ja wspieram tylko obrońców Puszczy, aktywistów, którzy blokują te genialne, ale potworne, zbrodnicze maszyny. Nie wierzcie w to, jeżeli mówią wam, że wycinają tylko suche drzewa. Te harwestery jadą jak potwory, jak transformersy, jadą i wycinają wszystko, co im staje po drodze. Niszczą ściółkę, niszczą młode drzewa, wycinają wszystko, okorowują zdrowe drzewa, nawet jeżeli są zaatakowane kornikiem, okorowują i te wszystkie korniki zostają w puszczy. Ta władza przerabia nam puszczę na drewno. I jest to okropna zbrodnia na puszczy, na ostatnim naturalnym lesie w Europie, w ogóle na naszym bogactwie narodowym. Hańba! To jest po prostu hańba to, co oni robią. Oni twierdzą, że tną, że zostawiają rezerwaty, ale rezerwaty ścisłe potrzebują też otuliny i te harwestery idą i tną dokładnie do granicy rezerwatu. Proszę was, obejrzyjcie, poszukajcie, jak działa harwester, poszukajcie tego w internecie. Jest to coś potwornego i dopiero jeżeli zobaczycie, jak wygląda rzeź drzew, to zrozumiecie, o co tak naprawdę chodzi obrońcom. Ja w tej chwili jestem w Gdańsku, bo mieszkam i tu, i w Hajnówce, która leży na skraju Puszczy Białowieskiej. Ja tam wracam za tydzień i będę jeździć na blokady, będę wspierać aktywistów, będę im donosić herbatę, kawę, jedzenie, kanapki, ponieważ oni tam siedzą dzień i noc i pilnują tych potwornych maszyn. Brawo, Ala! Ale oprócz tego... Dziękujemy! Ale również znalazłam czas, żeby pojechać do Warszawy pod Sejm. Byłam w momencie, kiedy było głosowanie na temat tej haniebnej ustawy o Sądzie Najwyższym. Uwierzcie nam, tutaj są, była z nami silna ekipa z Pomorza, w tej chwili nas wymienili i też tam są inni. Słuchajcie, to było coś strasznego, emocjonalnie to było bardzo wyczerpujące. Wszyscy tam płakaliśmy, wszyscy waliliśmy w te barierki. Wynosili nas policjanci. I chciałam powiedzieć jeszcze jedno, bo za chwilę jeszcze będą inni zabierali głos. Chciałam podziękować policji, że jest tak naprawdę bardzo delikatna w stosunku do nas. I uwierzcie, większość policjantów jest za nami. Oni tylko wykonują swoją pracę. W porównaniu z tym, co robi Straż Leśna, policja jest bardzo delikatna i bardzo im z tego miejsca dziękuję. Dziękujemy. Szanowni państwo, ja tylko przypominam, że przedwczoraj dzięki waszej uprzejmości, waszej hojności pod Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pojechał autokar młodych ludzi. Tu od nas, z Pomorza, pojechali tam walczyć, bo Gdańsk-Warszawa wspólna sprawa! Gdańsk-Warszawa wspólna sprawa! Gdańsk-Warszawa wspólna sprawa! Gdańsk-Warszawa wspólna sprawa! Gdańsk-Warszawa! Ale proszę państwa, jeden drugiego brzemiona noście i nie byłoby
polityków bez społeczników, ale też nie byłoby społeczników bez polityków. I oddając największy szacunek ludziom, którzy byli pod Sejmem i wspierali posłów, naszych posłów, ja to zawsze podkreślam, bo nie przeciwstawiajmy polityka zwykłego obywatela, zwykłemu obywatelowi i odwrotnie. Ja przedstawię teraz, kto jest z nami. To są ludzie, którzy przyjechali z Warszawy, część prosto z Senatu, po tej nocnej bitwie upokarzającej, potwornej, momentami nieludzkiej. Zachowali się godnie, zachowali się wspaniale. I jest z nami Henryka Krzywonos, którą już żeście Państwo witali. Małgorzata Chmiel. Agnieszka Pomaska. Grzegorz Furgo. Fantastyczny, mój idol, Krzysztof Brejza. I równie wspaniały mój brat, Sławomir Rybicki. I to mówiła Bożena Grzywaczewska. Dzień dobry Państwu, wróciliśmy z Warszawy. Moim... Przepraszam. Kobieta, kobiecie, piasek w tryby. Ewa Lider. Nasza gdańska posłanka. Wystarczająco dużo już tu powiedziano. Ja tylko chcę powiedzieć jedno. Przywiozłem dla młodzieży gdańskiej, wspaniałej, pozdrowienia od młodzieży warszawskiej, gdzie jako przedstawiciel klubu geriatyków, nazwę się tak, blokowaliśmy Sejm z grupami młodzieży, wspaniałymi grupami młodzieży, którzy się nie bali niczego. Zostali o drugiej w nocy, zostali sami na blokadach Sejmu. Nie bali się policji, nie bali się skutków, nie bali się niczego. Do nas tylko należało uświadomić ich, żeby się nie poddawali, nie ulegali niczemu, nie przyznawali, byliśmy niewinni. Ja czerpałem z nich siłę i byłem w tej koszulce i po aresztowaniu przez policję, kiedy żądano od nas dowodu, spytałem się jedną rzecz. Czy pan prezes, znany nam wszystkim, nazwał nas wszystkich w ten sposób? Pytałem się, czy ta koszulka wystarczy, jako moje nazwisko. Jednak mimo wszystko zażądano ode mnie dowodu. Także ja już będę kończył, bo przed nami są wspaniali przedstawiciele młodzieży. Oni powiedzą resztę, do nich to należy, nam starym już zależy na tym, żeby nas zmienili nas w tej walce, która nas czeka. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Maja i przyjechałam do Was prosto z barykady, spod Sejmu, z chodnika i mam dla Was dobre wiadomości, bo to, o czym mówił prezydent Adamowicz, ta nowa Solidarność, ona już tam się dzieje, ona tam się właśnie rodzi. I kiedy siedziałam... Kiedy siedzieliśmy na tym chodniku, wszyscy razem, i starsi, i młodsi, zupełnie koło mnie siedział chłopak z Ukrainy, który w Warszawie tylko studiuje, ale chciał nas wspomóc i na tym właśnie polega Solidarność. Kiedy policja wynosiła nas z chodnika, to nie do końca było tak, że my się nie baliśmy. My się baliśmy, tylko odwaga polega na tym, żeby robić rzeczy, pomimo tego, że czegoś się boimy. Było to dosyć straszne, kiedy po kolei siedzieliśmy, wszyscy trzymaliśmy się za ręce, po kolei policja odrywała, ludzi wynosiła. No i załapaliśmy się, słuchajcie, na program 500+. To nowy program ministra Błaszczaka.
Także słuchajcie, do wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj są, jeżeli macie siłę, jeżeli chcecie działać, to jedźcie do Warszawy, siadajcie z obywatelami RP, pomagajcie im, a oprócz tego jeszcze wszyscy razem, ręce w górze, naród przeciw dyktaturze! 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 Szanowni Państwo, to nieprawda, że młodzi ludzie są bierni. Młodzi ludzie nie mają wiedzy obywatelskiej, natomiast są bardzo zaangażowani i to widać po trzecim sektorze. Widać tysiące ludzi, na młodych ludzi na marszach równości, na proteście kobiet, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dlaczego w takim razie, jak Państwo uważają, tak mało ludzi zaangażowanych jest w pracę polityczną? Jeżeli 80% uczniów nie zdało matury z WOS-u, a to były osoby, które się uczyły WOS-u, to o czym my w ogóle możemy mówić? System edukacji, to znaczy nauczyciele, sędziowie oraz lekarze, to są takie trzy sektory, gdzie osoby pracujące trochę przypominają takiego ratownika, którego się wrzuca do bagna i obciąża mu się ręce kolejnymi obciążnikami i on ledwo pływa, tak zaczyna tonąć, a tak naprawdę ma jeszcze uratować osobę. Są obciążeni biurokracją, są obciążeni ponad miarę, sędziowie mają po 1500-3000 spraw rocznie. To jest nie do przerobienia. Nauczyciele są przeciążeni, nie są w stanie w systemie testowym nauczyć uczniów tego, co powinni. Dlatego tak ważne jest, aby Państwo jako obywatele angażowali się w trzeci sektor, aby Państwo przekazywali tę wiedzę obywatelską. Nic by się nie stało, gdyby każdy prawnik i każda prawniczka urządzili w miesiącu darmową jedną lekcję z wiedzy obywatelskiej. Dla szkół, dla przedszkoli, dla liceów, dla uniwersytetów. To nic nie kosztuje. Natomiast brak wiedzy stwarza pole podatne na propagandę. I to jest największy problem, że jeżeli my jako obywatele nie zaangażujemy się w pracę na rzecz edukacji młodych ludzi, starszych ludzi, sąsiadów, sąsiadek, to zawsze propaganda będzie nad nami górą. Zawsze propaganda będzie nad nami górą, ponieważ jeżeli będziemy mieli krach gospodarczy, to władza powie, że to jest zdrada, że zdradziły nas obce państwa, że jest to spisek kodowców, że spójrzcie na te mordy, kochane morderczki, to wszystko wasza wina, to jest wszystko wina elit. Ludzie to złapią, jeżeli nie będą mieli wiedzy. Dlatego, szanowni państwo, młodzi ludzie mają pełno energii, młodzi ludzie chcą działać. Jeżeli zerkniecie w trzeci sektor, to jest ich tam pełno. Chodzi o to tylko, żeby wiedzieli i żeby zrozumieli i to jest każdego z nas obowiązek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawo. Drodzy państwo, a za mną stoją ci, których wybraliście. Wy jako suweren wybraliście. Przywitajcie ich, oni chcą nam powiedzieć i oni chcą nam obiecać, co będzie po PiS-ie. Szanowna opozycjo, PiS nie będzie trwał. My wam to załatwimy, ale wy musicie dalej powiedzieć, co będzie po nich. Proszę. I tylko jeszcze pani senator Krzyżanowska powiedziała, żebyście mieli tylko po jednej minucie, tak jak jest to w Sejmie albo w Senacie, bo jak nie, to będziemy wam wyłączać mikrofony. Tak, mamy tutaj kontakt. Przestań. Kochani, w imieniu posłanek i posłów, ja senator Sławomir Rybicki, w naszym wspólnym imieniu dziękuję wam. Dziękuję wam wszystkim za obecność i wsparcie. Dziękuję naszym przyjaciołom, którzy wspierali nas pod Sejmem i Senatem przez cały ostatni okres. I było to niezwykle ważne, kiedy dzisiaj w nocy głosowaliśmy tą haniebną ustawę o Sądzie Najwyższym. Słychać było przez okna, mimo że były szczelnie pozamykane wszystkie drzwi i okna, okrzyki, hańby i wsparcia dla opozycji. To jest niezwykle ważne, dlatego serdecznie wam dziękujemy. W tym szczególnym miejscu dla gdańszczan
ale myślę, że dla całej Polski, w tym świętym miejscu, w którym symbolicznie upamiętniamy nasze dążenia, polskie dążenia do wolności i demokracji, miejsce, które symbolizuje obronę godności robotnika, powinniśmy zaprotestować przeciwko temu, co funduje nam państwo rządzone i przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest hańba, że 22 lipca w nocy, dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało ustawę, która demontuje w Polsce demokrację, która łamie zasadę świętą dla każdej demokracji, dla każdego demokratycznego państwa prawa, trójpodziału i równoważenia się władzy sądowniczej, wykonawczej i parlamentarnej. To nie, sądownictwo nie jest trzecią władzą, jest jedną z trzech władz i niech to władza wykonawcza, niech to Prawo i Sprawiedliwość zapamięta. Dziękujemy. Szanowni Państwo, 22 lipca to jest symboliczny powrót do PRL-u, ale tymi ustawami, które PiS wprowadził ostatnio w życie, rzeczywiście nas cofa do PRL-u, bo pamiętamy, że sądownictwo, wymiar sprawiedliwości w PRL-u podporządkowane było rządzącej partii. Przepisy, które uchwalili, dają im takie narzędzie w postaci pełnego panowania nad wymiarem sprawiedliwości. Czy będzie jak w PRL-u? Nie wiemy, ale dzięki wam, dzięki naszemu protestowi nie pozwolimy na to. Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo, to jest szczególna chwila. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, przysięgał pan na konstytucję, że będzie wiernym jej zapisom, że będzie jej strzegł. Trzymamy pana za słowo. Ma pan szansę stanąć po stronie praworządności. Ma pan szansę przywrócić godność urzędowi, który pan sprawuje. Liczymy, oczekujemy, żądamy, aby pan zawetował trzy ustawy, które niszczą polską demokrację, które przekreślają dorobek pokoleń Polaków. Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Panie senatorze, przypominam o marszałek Kuchcin. I za koniec, proszę państwa, będziemy silni waszą siłą. To, co się dzieje na ulicach polskich miast, ta solidarność ludzi, solidarność między pokoleniami, między organizacjami, które często mają sprzeczne cele, ale mają jedną podstawową wartość. Kochają wolność. Dzięki temu ruchowi mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do lamusa historii, a do władzy dojdzie nowe pokolenie, świeżo patrzące na sprawy polskie. A my w tym z chęcią pomożemy. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Szanowni Państwo, słowo demokracja odmieniamy przez różne przypadki, ale ja z największą przyjemnością chciałem poprosić, żeby przyszedł do nas człowiek, który edukował mnie osobiście demokracji i nauczył mnie odmiany tego słowa przez wszystkie przypadki. Drodzy Państwo, Radomir Szumełda. Witam Gdańsk, witam Polsko! Ogląda nas dzisiaj cała Polska. Na początku chcę was bardzo przeprosić, spóźniłem się na ten wiec o 14. Nie mogłem usłyszeć prezydenta Lecha Wałęsy na żywo, ponieważ wracałem z Warszawy. Wracałem prosto z Placu Boju. Od tygodnia w tej Warszawie walczymy. Na tej scenie jest kilka osób, które dosłownie mieszka tam. Ja też tam nocowałem, jesteśmy tam całą dobę. Jesteśmy w miejscach symbolicznych. Symbolicznych dla tego kraju. Pod Sejmem, pod Sądem Najwyższym. Ale nie tylko w Warszawie. Jesteśmy w całej Polsce. To, co się dzieje, jest niezwykłe. Sytuacja jest nadzwyczajna. Jesteśmy w całej Polsce, pod sądami, w naszym regionie, w
Pucku, w Helu, Lęborku, Słupsku, Chojnicach, Kartuzach. Tam, gdzie w życiu by nie przyszło nam do głowy, że przy okazji problemu z sądami mogliby przyjść ludzie. Oni przychodzą. Przychodzimy wszyscy. PiS wreszcie się nas boi. Naprawdę wreszcie się nas boi. Te miejsca, w których jesteśmy, mają swoją symbolikę. Komitet Obrony Demokracji od wczoraj czuwa na Placu Krasińskich pod pomnikiem Powstańców Warszawy, pod gmachem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy i sądy to są chyba ostatnie dzisiaj instytucje w Polsce, w których nie pracują jeszcze funkcjonariusze PiS-u. Dzisiaj w Sądzie Najwyższym i sądach jeszcze pracują niezawiśli sędziowie. Dlatego tych miejsc musimy bronić. Ja mam Dorota Stalińska przedwczoraj w nocy wyrecytowała wiersz, który wszyscy znamy, o Westerplatte. I mi się tak skojarzyło ten Plac Krasiński w Warszawie, Plac Solidarności w Gdańsku. Pamiętamy rok 80. Ale tutaj mamy nasze Westerplatte. Przypomniał mi się Jan Paweł II, który powiedział: każdy ma swoje Westerplatte. Dzisiaj to nasze Westerplatte jest właśnie w tych miejscach. Przed sądami, przed Sądem Najwyższym. To nasze Westerplatte to jest obrona wolności. Naprawdę obrona wolności. A narzędziem do tej obrony jest solidarność. Solidarność! 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 Dzisiaj na tej scenie są politycy, parlamentarzyści wszystkich ugrupowań opozycyjnych, są przedstawiciele NGO-sów. Ja do was, panie i posłowie, mam swoje żale. Mam swoje pretensje również za to, że nie wyszliście po przyjęciu tej haniebnej ustawy w piątek do nas, do ludzi pod Sejmem. Ale chcę w naszym wspólnym imieniu byłem tam o 14. Henryka, chcę zdeklarować, że będę po waszej stronie, tak jak my wszyscy, bo wy jesteście na froncie walki. Ale nieprawda, byliśmy pod Sejmem. Proszę bardzo, panie, nie mogą podkazać. Dobrze. Ja chcę zdeklarować swoją solidarność z wami. Chcę zdeklarować swoją solidarność z senatorami, którzy dzielnie walczyli w Senacie. Ta solidarność jest dzisiaj nam naprawdę niezwykle potrzebna. Szanowni Państwo, mamy szansę, naprawdę mamy szansę tą jednością, tą solidarnością pokonać Jarosława Kaczyńskiego. On traci kontrolę nad sobą, popełnia błędy. Naprawdę, dzisiaj w Polsce jesteśmy w dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy, zwyciężymy. Zwyciężymy! 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 Witam was serdecznie. Chciałam zwrócić uwagę. Zacznę od tego, że o 37 lat temu na tym placu, w tej stoczni, byłam razem z Lechem. Na pewno pamiętacie. Pamiętacie, idzie tutaj kaczor, ten tramwaj dalej nie pojedzie. On wtedy nie pojechał. Wierzcie mi na słowo, że kiedy coś dzieje się w Sejmie, za każdym razem wychodzimy do ludzi. Nie jesteśmy w każdym miejscu, bo nie wszyscy wychodzą. Wtedy mamy jeszcze inne sprawy. Pilnujemy waszych interesów.
tak jak wtedy w 80 roku. Na koniec powiem, że bardzo wam dziękuję, że tu jesteśmy, że jesteście w całej Polsce. Dokładnie Polacy wiedzą, że ja po tej całej Polsce jeżdżę. Przepraszam bardzo, bardzo lubię Sławka, ale nie dam obrażać siebie tutaj, bo to, co powiedział, jest nieprawdą. Dziękuję. Szanowni Państwo, cel jest jeden. Cel jest jeden, przywrócić demokrację w tym kraju, bo demokrację obronić musimy. To jest nasz obywatelski obowiązek. I to wszyscy razem, niezależnie od swoich barw partyjnych, swoich przekonań. Wszyscy obywatele Rzeczpospolitej musimy być razem. Musimy wspólnie razem z sąsiadami, znajomymi walczyć o normalność, po prostu normalność naszego ukochanego kraju. A jeszcze jedna drobna uwaga, tak dla rozluźnienia. Bardzo dziękujemy pani Krystynie Sitkowskiej, która przekazała nam, a tak naprawdę zgubiła kartę kredytową. Prosimy ją o odbiór do naszego biura z boku przy zielonym namiocie. Natomiast chcę powiedzieć, że gdzieś w okolicach państwa chodzą ludzie, którzy zbierają pieniądze na kolejne akcje, które będą wspierały naszą młodzież. Jest coś takiego jak Pracownia Demokracji. Wolna organizacja, która na dzień dzisiejszy próbuje przekonać młodych do tego, że warto działać, warto być i warto tworzyć swoją rzeczywistość. W oparciu o to, co robimy my w tej chwili, te nasze działania będą miały skutek nie za rok, nie za dwa, ale za 10, może za następną generację, ale warto być przyzwoitym. Szanowni Państwo, w dużym mieście jest dużo łatwiej, ale tam, w tych małych miastach i miasteczkach, spotykają się ludzie po 10, po 15, po 20 osób. Ale są też zdjęcia na Facebooku, że przyjdzie jedna osoba i zapali jedną świeczkę, a następnego dnia przychodzą kolejne 3, 4, 10 osób. Oklaski dla nich! Za lewo! Kartuzy! To wy musicie być tą siłą! Pamiętajcie! Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden punkt naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli macie siłę, ochotę i chęć zostać z nami, to chcemy oddać mikrofony Państwu. My wiemy, że, ja nie mogę się wyrażać, ale że to zdenerwowanie w Was jest coraz większe. Macie dzisiaj okazję skorzystać z naszych mikrofonów i z kamer mediów, które są, aby przesłać swoje słowa do tych z Państwa, do tych, którzy są w Sejmie, do tych, którzy są u władzy, do Pana Prezydenta, który być może opala się pod tym naszym pięknym słońcem. Zapraszamy tych z Państwa, którzy będą chcieli wystąpić. Zapraszamy, dajcie znać, podejdźcie tutaj, powiedzcie. Macie minutę, jeżeli...